Zadanie numer jeden to... Nawet nie potrzeba paszportu, słuchajcie. To jest nasze 7,5 tysiąca funtów. Zaskakująco mieliśmy bardzo dobrą noc. Niedźwiedź coś tam łupie, nie mam pojęcia co on tam robi, zaraz popatrzę. Ale chciałam Wam szybko powiedzieć, bo zaraz jedziemy, że wiecie, tu jest most, który my widzimy i słychać było, dziury całą noc było słychać, ale żaby kumkały dużo głośniej. I ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu nie było nawet jednego komara. No popatrzcie, w takich krzakach normalnie to dziw, więc bardzo fajna, dobra noc. W tej rzece jednak żeśmy się nie pokąpali, bo ta woda taka, wiecie, nie bardzo, ale to nieważne. Jesteśmy już blisko, jedziemy do Bukaresztu teraz. Najpierw mamy kilka spraw do załatwienia, a potem będzie zwiedzanie. Tam w tamtą może być ulica, bo jest tam jest pełno sklepów. Vodafone jest za 10 euro 100 giga. I co, możesz się spytać, co oni mają. Unlimited? No to bierz. Zarąbiście. Tu masz paszport. Jaką kartą mam płacić? Tą? Naszą wspólną. Ja ci mogę dać. To daj mi, bo ja ten... A jaki jest PIN code? Taki sam. Ten sam? Tak, ten sam.
No i widzicie, jak to zawsze trzeba jeszcze sprawdzić i się popytać, bo ja się pytałam parę dni temu, tutaj wjechali do Rumunii tacy podróżnicy, których obserwujemy, Kasia i Tomek. Pozdrawiamy serdecznie, jak nas oglądają. I oni kupili Vodafone za 10 euro 100 giga, no to super oferta, prawda? A okazuje się, że T-Mobile ma jeszcze taniej, no to za 5 euro będziemy mieli nielimitowany internet. To jest to, co ja lubię najbardziej. Don't even need fucking passport, mate. Co ty gadasz? Nawet nie potrzeba paszportu, słuchajcie. Co za kraj, piękny kraj. Takie kraje lubimy. Dla naszych nowych widzów to powiem, że my zawsze zwiedzanie każdego kraju zaczynamy od zakupienia karty SIM. W każdym kraju kupujemy kartę SIM, tak jest zawsze najtaniej. Mamy jedną kartę SIM z numerem, który po prostu potrzebny nam jest do autoryzacji przelewów w banku i to po prostu trzeba niestety utrzymywać. Ale to by było dużo za drogo, żeby korzystać z internetu w tym telefonie, bo po prostu te opłaty roamingowe to byśmy się nakryli nogami. Natomiast nie ma problemu w żadnym kraju z kupieniem kart. Wiecie, wchodzisz, kupujesz po prostu. W niektórych krajach są specjalne oferty dla turystów, a inne dla miejscowych, a w innych to nie ma znaczenia, różnie bywa. I tutaj w Rumunii, jak się okazuje, nawet nie potrzeba paszportu, żeby zarejestrować. Po prostu kupujesz i masz. Piękny kraj. Zadanie numer jeden na dzisiaj to wysłać karnet. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki dokument dla samochodu, który był nam potrzebny, żeby wjechać do Iranu. Ale teraz już nie jest potrzebny, co więcej, to on traci ważność i zanim on straci ważność, to trzeba go odesłać, żeby dostać depozyt. Grube pieniądze, tak więc to jest strasznie ważne. Dlatego chcemy wysłać to jak najszybciej. A druga sprawa, też przy okazji wyślemy, zmienimy dowód rejestracyjny, bo wiecie co? Ten nasz samochód oryginalnie był srebrny i niedźwiedź go przemalował na czarno. On początkowo miał wrap, czyli taką, nie wiem jak to się nazywa po polsku, taka guma, taki był czymś tam oblepiony i to nie wymaga zmiany w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast teraz jest pomalowany farbą i to trzeba zmiany, ale przed wyjazdem my chcieliśmy to zrobić, ale wtedy był ten walnięty COVID, wiecie, i wszystko było pozamykane i nie można było zrobić, no a my już musieliśmy jechać, tak więc żeśmy pojechali, nie? No i generalnie nie ma z tym problemów, ale zdarzyło nam się na jednej granicy, że jakiś matoł, wiecie, się przypieprzył, że po prostu w dowodzie rejestracyjnym samochód jest srebrny, nie? A jest czarny, nie? I musieliśmy szukać dookoła samochodu jakiegoś miejsca, gdzie jest jakieś niedomalowane, wiecie, tam gdzieś w środku i mu pokazać, że cholera, jest srebrny, patrz chłopie, tam kurczę pomalowałem, nie? Ale trochę marudził i nas puścił. Tak więc wolelibyśmy teraz, wiecie, jak już jesteśmy w Europie, to co się da, to pozałatwiać. W Anglii jest tak fajnie, bo nasz samochód jest zarejestrowany w Anglii, że nie musisz osobiście iść do urzędu, tylko po prostu wszystko wysyłasz, nie? Tak więc wyślemy pocztą i po prostu będzie z głowy, nie? No przynajmniej taki plan. Angielski dowód rejestracyjny też jest taki dziwny, bo to jest taki, o, papiór, nie jakaś tam książeczka z danymi i na niektórych granicach nieraz oni też się dziwią, bo nie wiedzą, co to jest. I tutaj po prostu musimy wpisać nowy kolor, odsyłamy ten papier i oni nam przyślą nowy. No ale oczywiście możecie się zastanowić, jak my teraz będziemy jeździć. A no właśnie, my się przygotowaliśmy na wszystko i mamy zapasowy. My jak zmienialiśmy dowód rejestracyjny, jak żeśmy sprzedali dom i po prostu zmienialiśmy adresy wszędzie we wszystkich instytucjach, gdzie się da, bo taka nasza znajoma, którą pozdrawiam cieplutko, to pozwoliła nam po prostu przekierować całą korespondencję tam i wszędzie w bankach, w urzędach podany jest jej numer, jej adres, przepraszam. I my zmieniając ten adres po prostu... przyznam się, nie odesłaliśmy tego starego dowodu rejestracyjnego,
bo stwierdziliśmy, że po prostu, wiecie, lepiej mieć dwa, nie? Zgubisz, zniszczy się nie wiadomo co. I popatrzcie, teraz nam się przyda, bo możemy ten odesłać, a mamy drugi dowód rejestracyjny ze wszystkimi naszymi danymi, tylko z nieaktualnym adresem, ale kto sprawdza ten adres, prawda? Tak więc to pozwoli nam przekraczać granice w tym czasie, kiedy będziemy czekać na ten dowód rejestracyjny. To natomiast jest karnet, taka książeczka i w tej książeczce tutaj jak się wjeżdża do danego kraju, to wbijają kiedy wjechałeś i potem tam kiedy wyjechałeś i tak dalej. I wiecie, to ma ileś tam stron, my mieliśmy tyle krajów zwiedzić, ale niestety tylko Iran nam się udało zaliczyć, bo później granice były zamknięte, no i stąd też właśnie teraz wracamy do Polski. Ale to jeszcze nie jest koniec i karnet będzie nam potrzebny, ale musimy ten oddać i wyrobić nowy. Co do karnetu, to na pewno zrobię specjalny odcinek albo jakąś tam część odcinka, bo to jest taki gorący temat i ja miałam dużo pytań z tym związanych. My wyrabialiśmy ten karnet w Anglii, bo w Anglii mamy zarejestrowany samochód. Natomiast teraz drugi karnet będziemy wyrabiać w Czechach, bo jest dużo taniej i jak ja już to wszystko załatwię i będę wiedziała wszystko co i jak, to Wam opowiem. Hello, hello. I would like to send this to United Kingdom, Great Britain. Is it possible? Okay. And how much would it cost? This address? No, I will give you the address. Address complete, no PO box. Yes, okay. I've got everything, yes. Two options, delivery tomorrow by 12 o'clock guarantee, price this. 2 day working, delivery, price this. 250. So how much is it in euros? I don't know. I think... Just a second. 60 euros. 60 euros. Jesus, why so expensive? I think we will send it by post. Also 60 euros. Okay, I need to ask because this is very expensive. Okay, thank you. A tutaj 2-3 dni robocze to wychodzi około tam plus minus, nie wiem, 45 euro, coś koło tego. No drogo, ale chyba nie mamy innego wyjścia. To są ważne dokumenty i to jest nasze 7,5 tysiąca funtów. Ta pierwsza pani była naprawdę mało przyjemna. Może ja powinienem iść? No, ty powinieneś iść, bo tam były trzy laski i dłubały w nosie, basically nudziło im się. Tu? Czy nie? Tak. Nie wiem, gdzie masz jechać. Jak ktoś nie był w Rumunii, no to muszę wam powiedzieć, że no bieda z każdej strony zagląda, niektóre miejsca są ogarnięte, a niektóre miejsca piękne budynki, tak jak ten, ale no niestety zaniedbane. Tamten budynek, tam jest taki nowy, za płotem widzę na końcu, ale to jest ślepa droga. A, te takie cieniutkie. No to fajnie to jest. Fajnie. O,
Nie, no to musimy sobie taki kupić. Ile to kosztuje? Czekaj, tu na pewno jest cena na tym, nie? Nie. To jest fajne, to mi się podoba. To jest fajne. Chcemy kupić sobie takie materace, bo czasem chcemy się położyć po prostu nie w środku, w namiocie jest za gorąco w lecie, a my chcemy się położyć po prostu, wiecie, no w cieniu, tam u nas w living room. Przedtem mieliśmy taki materac dmuchany, ale on po prostu szlak go trafił, bo co, wiecie, nic nie trwa wieki. Dzieci w Iranie go wykończyły, bo po prostu nigdy nie widziały czegoś takiego i skakały sobie po nim. Tutaj są ceny. 220, czyli to jest jakieś 45 euro. No to mnie stać kupić 45 euro. Co? Mnie stać kupić. No fajne to jest, malutko miejsce zajmuje. No. Z 5, nie? Nie. Rozkminiamy jeszcze taki mniejszy. Bo ten mniejszy kosztuje połowę mniej. To duża różnica. To jest to samo. To jest to samo praktycznie. To nie jest mniej. No troszkę jest mniejsze, ale mało. To nie robi różnicy. A jednak cena jest połowę mniej. Bo ten kosztuje 99, a ten kosztuje 219. I też mniej miejsca nam zajmie, bo opakowanie jest mniejsze. W porównaniu do tego, nie? 1/3. No dobra, po próbie pompowania niedźwiedź stwierdził, że te się lepiej pompują i są lepsze i po prostu stać nas. Zaszalejemy. My już stary dziadki jesteśmy, musimy leżakować. Siestem chcemy robić. I druga rzecz, a właśnie pierwsza, po którą żeśmy tutaj przyszli, to gaz do naszej kuchenki nowej. Tam, ale to nie ma tego naszego rozmiaru. No i dupa. Tu mieć. To? Tak. To są te różne drogi. Pobijemy dzisiaj w nawracaniu, cofaniu i jeżdżeniu do tyłu. Thank you.
bardzo kogoś na podwórku. No więc to jest koniec. Więc albo możemy tu się rozbić, bo tu i tak nikt teraz już tu nie będzie jechał. Kto tu będzie jechał? Widać, że tu nikt nie jeździ. No od biedy możemy się tu zatrzymać. No jest gdzieś na spacer tam wałem se można. Pies se może polatać. No. Bo tam przy tej brzozie bym się rozstali. No to dawaj. No i tak pięknie żeśmy się tutaj rozbili na końcu drogi. A jutro ma padać, więc szykujemy się właśnie od razu, żebyśmy mogli sobie tutaj przeczekać ten deszcz. Nie mogliśmy lepiej trafić z tym miejscem. Zastanawialiśmy się, gdzie się ustawić, bo tutaj jest taka ścieżka, jakby tam gdzieś jest jakiś dom. Nie wiem, nie podchodziliśmy tam bliżej, ale to tak, nie wiem, dom, altanka, trudno powiedzieć. No i jakaś taka zarośnięta dróżka. No i tak myśleliśmy, może tu, może tam. Stwierdziliśmy, że ustawimy się tam, bo to jest koniec drogi. I faktycznie dobre miejsce obraliśmy, ale słuchajcie, jak żeśmy tam sobie leżakowali, to przyszedł pan z tego domu. Przyszedł pan, taki trochę młodszy od nas, i mówi: przepraszam, czy ja wam nie przeszkadzam? Ty, słuchajcie, prawie żeśmy się rozbili na jego podwórku, a on się pyta, czy my mu nie przeszkadzamy. No i gadu, bardzo fajny, troszkę mówi po angielsku, dobrze mówi po angielsku, tak bym powiedziała, wystarczająco dobrze, żebyśmy mogli, oni nam o polityce właśnie gadają. Ale on mówi, czy ja mogę tutaj połowić ryby? O, a tam idzie starszy pan, jego ojciec, bo tu jest, jego ojciec mieszka. I już wam szybciutko tylko powiem, że są dary. Nie, przełączam. I co? Już masz nowego... Bella, uspokój się. Ona jest okej. Bella! Oj! Szusz! Bella! Jaki wstyd. Chodź tu, chodź. O, się boi. Servus. Servus. Ty, Italia? Polonia. Polonia, brawo, Polonia. Litoral. My tam camping. Camping. Aha. Хорошо. Хорошо, dobrze? Dobrze. Dobrze. Kim jest? Rosja, Polonia. Polonia. Da, Rosja, Putin. Rozbój, Ukraina. No, wojna. Ukraina. Tak, z Ukrainą teraz. No nie jest dobrze, nie. No niestety, niedobrze. Camping stop? Camping, tak, zostaniemy na noc. Okej. No tak, dziękujemy. Si, bukra. Zawtra? Zawtra? Może dwa dni. Aplikacji. I potem pojedziemy, tak. Gdzie pojedziemy? Dookoła Romania. Tur Romania. Tak. Pomoc. Хорошо. Pan mi pokaże ul, bo dostaliśmy też słoik miodu, dostaliśmy pomidory. Jo. Robota un an. La Moskwa. W Moskwie? Unan, ambasad. W ambasadzie? Da. Wow! No one, proszę. One. No proszę. Voi trebuie să știți rusește, pa rusii rusește. Rozumiemy, pani Maju. Puțin, nu? No, trochę. Troszkę. Muszę sobie przypomnieć rosyjski, kurczę, z kraju do kraju śmigamy i cholera. Zawsze parę dni, zanim tam kliknie ten jakiś język. Byliśmy w Gruzji, to można było poćwiczyć. Człowiek nie chciał się uczyć w szkole, a teraz by się przydało. Idziemy. Szkoła, ciepło. No. O, jaki piękny ogród pan ma. Super. Moi rodzice mieli działkę, to ja zawsze z sentymentem. Proszę bardzo, jak pięknie. Pomidory rosną. Super. I pan ma ule. Wow. Albinę, mierę. Aha. Pszczółki pełno ma pan, jeny. To sprzedaje, predajut? Da. Da. Da.
Produkcję, produkcję. Aha. Było to dużo. Tutaj jest ten miód, o którym wspominałam, że dostaliśmy słoik miodu, bakłażany, pomidorki i słuchajcie, zobaczcie, jaki jest ten pomidor, po prostu większy niż moja dłoń. Niesamowity, piękny pomidor. A tam panowie łowią rybki. I pan się pytał, czy może łowić ryby u siebie, wiecie? On tutaj codziennie przychodzi łowić ryby i się pyta, czy nie przeszkadza i czy może ryby łowić. Zmontowałam tutaj sałatkę jarzynową, więc zaraz dokroję tego pomidora, ale aż normalnie szkoda kroić takiego wspaniałego giganta. A tu zabawy. Ja nie wiem, kto bardziej wściekły, pies czy niedźwiedź. Wieczorne hulanki. Żołnierz dźwiga. A ja tylko te materace. O, niedźwiedź mówi, że tu możemy się rozbić na noc. Trawka ładna.